Mglisty świat zbawienia pańskiego. Mglisty świat Lordship Salvation. Myśląc o tym, jak opisać zbawienie panującego Pana, czyli Lordship Salvation, zawsze przychodzi mi na myśl jedno słowo – mgła. Jeśli wolisz większe słowo, to może byś powiedział obstrukcja. Z historycznego punktu widzenia, kiedykolwiek mgła opadała na doktrynę Ewangelii i zbawienia, praca wroga miała w tym swój udział. Tak też jest w obecnej sytuacji i choć być może niezamierzenie, zwolennicy tej doktryny umożliwili wrogowi ograbienie wierzących z prostoty, która jest w Chrystusie, jak mówi nam drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset. Poprzez mistyczną zmianę terminów i akcentów. To nie tylko rodzi pytania o drogę zbawienia dla niewierzących, ale zmienia podstawę pewności zbawienia dla wierzących. Często słyszy się, jak ci, którzy wyznają zasadę zbawienia według panującego Pana, czyli Lordship Salvation, twierdzą, że wierzą, iż zbawienie jest absolutnie z łaski i że to, o co walczą, to świętość w wierzących jako owoc lub dowód zbawienia. Świetnie, w takim razie nie ma żadnych kontrowersji, ponieważ każdy prawdziwy chrześcijanin chętnie się tego trzyma. Zaraz, tu pojawia się mgła. Czy John MacArthur Jr. w swej przełomowej książce Ewangelia według Jezusa nie zawarł wielu stwierdzeń, które mylą wezwanie do bycia uczniem zawarte w Ewangeliach z Ewangelią łaski Bożej głoszoną przez apostołów po śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu Chrystusa? Zdaniem wielu właśnie o to chodziło w pierwotnej wrzawie. Miejsce nie pozwala na szczegółowe zbadanie książki Johna MacArthura. Jest to już na kanale w tych odcinkach, które są pod tytułem Ewangelia Zwątpienia. I wielu już ją dokładnie zrecenzowało w latach 80. i 90. Może też skorzystam z tych opracowań, żeby coś kiedyś więcej o tym opowiedzieć. W Ewangelii według Jezusa MacArthura pojawiło się również wiele zamieszania pomiędzy usprawiedliwieniem i uświęceniem, co wywołało konsternację wśród wielu. Mieszanie lub łączenie usprawiedliwienia i uświęcenia jest starym rzymskokatolickim błędem, któremu katoliccy reformatorzy tak mocno i dzielnie się przeciwstawiali. Nic dziwnego, że rzymskokatolicki apologeta Robert Sungenis, zdecydowanie nie będący ewangelicznie wierzącym, zauważył to w swojej książce nie tylko przez wiarę. Not by faith alone. Pisze on, że MacArthur poświęcił całą swoją prawie 300-stronicową pracę na egzegezie podobieństw Ewangelii, systematycznie przechodząc przez wiele nauk Jezusa, które określały, że uczynki rzeczywiście odgrywają dużą rolę w naszej pozycji i relacji z Bogiem. Nie jest to zaskakujące. Teologia rzymskokatolicka zawsze utrzymywała, że Ewangelie najbardziej stanowczo zaprzeczają teologii tylko przez wiarę. Z taką oceną zgadza się Michael Horton, kalwiński reformowany teolog. Mówi on, MacArthur nie tylko wydaje się tutaj powtarzać rzymskokatolickie pomieszanie usprawiedliwienia i uświęcenia, w rzeczywistości uzależnia on sądową deklarację od rzeczywistej moralnej zmiany w zachowaniu danej osoby. Jeśli dobrze rozumiem stanowisko Hortona, to widzi on tyle samo błędów w stanowisku Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, przynajmniej niektóre z nich są autorstwa MacArthura, co w stanowisku odwrotnym. Patrzy na tę debatę przez mocno tradycyjny, reformacyjny pryzmat.
I muszę powiedzieć, że bardzo podziwiam jego wiedzę i wnikliwość, nawet gdy się z nim nie zgadzam. To pokazuje, jak pobożni chrześcijanie mogą patrzeć na sprawy z różnych perspektyw i powinno nam przypominać, że w podejmowaniu tych tematów potrzebna jest pewna pokora. W prostych słowach oznacza to, że w tym jego stanowisku usprawiedliwienie zależy od jakiejś zmiany w zachowaniu osoby, co jest zasadniczo usprawiedliwieniem przez uczynki. I chodzi mi tutaj o to, aby krótko pokazać, że na początku tej kontrowersji punkt sporu i używane terminy były o wiele bardziej jasne i jednoznaczne niż określenie owoce są skutkiem zbawienia. Które to zdanie jest teraz nieustannie urabiane przez jego zwolenników. To nigdy nie byłoby problemem, ponieważ większość się z tym mniej lub bardziej zgadza, mniej więcej zgadza. Jednak ludzie ciągle twierdzą, że to właśnie o to chodzi. Albo zwolennicy Lordship Salvation, to jest zbawienia, na podstawie własnej pobożności nie wiedzą, czego ich przywódcy nauczali w przeszłości i sami są we mgle, albo wiedzą i próbują nas w tę mgłę wprowadzić. To działa, ponieważ jest wielu, którzy powinni wiedzieć lepiej, a jednak są bardzo zdezorientowani co do tego, o co tak naprawdę chodzi. Myślę, że zbadamy więcej mglistych sposobów działania kaznodziejów Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności i ich zwolenników. Stanowisko Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, często przybiera szatę wezwania do głębszego zaangażowania po przyjęciu Ewangelii, podczas gdy w rzeczywistości widzimy, że raz po raz chce ono mieszać ostrzejsze wymagania posłuszeństwa z samą Ewangelią. Być może rodzi się to z czystych intencji, ale w rzeczywistości i w sposób przewidywalny zaciemnia Ewangelię zbawienia z łaski bez uczynków zbawianego grzesznika. I oto kilka komentarzy nauczyciela Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, w których myli on uczniostwo z usprawiedliwieniem. Po pierwsze, z naszego studium powyższego fragmentu wynika, że kiedy Jezus używa terminu uczeń, używa go jako synonimu terminu chrześcijanin. Stać się uczniem to zatem stać się chrześcijaninem. Stać się chrześcijaninem to stać się uczniem. I to pokazuje niechlujną egzegezę w najlepszym razie, jeśli nie zwykłą doktrynalną i skryptową ignorancję w najgorszym. W tamtych czasach nie było chrześcijan. Uczniowie byli Żydami, urodzonymi Żydami, ale jednak Żydami. Nie było żadnych chrześcijan, właściwie mówiąc, aż do czasu po wniebowstąpieniu Chrystusa i zstąpieniu Ducha Świętego. A zatem cały fragment w Ewangelii według Łukasza 14 jest przedstawieniem jego warunków wejścia do Królestwa Bożego. To jest kolejny cytat. Czyli zatem cały fragment Ewangelii według Łukasza jest przedstawieniem jego warunków do wejścia do Królestwa Bożego. I tutaj widać wyraźnie, że jest to cytat z Tozera, który należał do denominacji Christian Missionary Alliance założonej przez Simpsona. I powyższy cytat nie może być interpretowany w ten sposób, że Lordship Salvation, czyli zbawienie na podstawie własnej pobożności, jest po prostu wezwaniem do wierności u tych, którzy są zbawieni, ale jednoznacznie mówi, że uczniostwo jest warunkiem zbawienia. Jeśli bycie uczniem i wierzącym jest synonimem, to co powiemy o Judaszu Iskariocie? Nikt nie zaprzeczy, że był on uczniem, ale Ewangelie są całkiem jasne co do tego wiecznego, co do jego, że jego wieczne przeznaczenie to piekło. Był niewierzący. Byli też inni uczniowie, którzy odwrócili się od Chrystusa i wcale nie byli wierzący. Mamy to przecież napisane w Ewangelii Jana, 6 rozdział,
64 do 66. Zachęcam, żebyś przeczytał cały fragment, aby poznać kontekst. Uderzające jest to, że wcześniej zacytowany przeze mnie komentarz Tozera na poparcie jego poglądów. Tozer jest dobrze znanym i kochanym przez wszystkim, ale był wielkim sługą Chrystusa o poglądach arminiańskich. Kalwinista ma kłopoty, jeśli cytuje arminianina na podstawie swoich idei. W tym momencie staje się widoczne wyzwanie dla zwolenników Lordship Salvation, to jest zbawienia, na podstawie własnej pobożności. Muszą oni pokazać na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich lub chrześcijańskich listów, obu napisanych po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, jak uczniostwo jest warunkiem zbawienia. Wezwaniem Pana na ziemi do zgubionych owiec z domu Izraela było: pójdźcie za mną. Teraz idź i przeczytaj list Pawła do Rzymian, Galacjan, Efezjan i Kolosan i zobacz, co znajdziesz. Ewangelia chrześcijańska nie polega na podążaniu za Mesjaszem na ziemi, którego znamy według ciała. Ale raczej na tym, że jesteśmy połączeni z w niebo wstąpionym i uwielbionym Panem w niebie. Zachęcam także do przeczytania drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, oraz pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6. Każda doktryna niezależnie od tego, czy jest oparta na Biblii, czy na fałszywych naukach, ma praktyczne znaczenie. To, w co wierzymy, będzie miało wpływ na to, jak chodzimy i żyjemy w tym świecie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku soteriologii, czyli nauki o zbawieniu. Soteriologii, czyli nauki o zbawieniu. To, co rozumiemy na temat doktryn usprawiedliwienia i uświęcenia, z pewnością w taki czy inny sposób ujawni się w naszym codziennym życiu. Będzie to również miało wpływ na inne służby, niektóre służby, które znalazły się pod wpływem danej nauki, bardzo mocno na tym cierpią lub zyskują. Nawet jeśli nie będą oni aktywnie ściągać myśli, czyli prozelityzować w kierunku, w imieniu tej nauki, jej główne cechy będą w jakiś sposób zabarwiać ich służbę. I także myślę, że ta mglistość doktryny Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, wywarła wpływ na świat chrześcijański. I jeśli łatwiejsze wierzenie dało początek chrześcijanom samochodowym, jak twierdzą przywódcy Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, to jaki był praktyczny rezultat nauki Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności? Najlepszym sposobem na zrozumienie tego jest rozważenie słów Pana Jezusa. Każde dobre drzewo przynosi dobre owoce, ale zepsute drzewo przynosi złe owoce. Nie może dobre drzewo przynosić złych owoców, ani drzewo zepsute przynosić dobrych owoców. Tak mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 17 do 18 wersetu. I jakie są owoce mgły? Łaska nie jest tylko niezasłużoną łaską, ale jest także łaską pomimo zasłużonego sądu. Kiedy grzesznik zda sobie sprawę z jego straconego stanu, że nie ma życia Bożego, że naturalnym stanem jego serca jest stan niewiary, to właśnie wtedy łaska może wykonać Boże dzieło w naszych duszach. Pan Jezus skazał na to zadufanym w sobie religijnym osobom, kiedy powiedział, że ci, którzy są w dobrym zdrowiu, nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy są chorzy. Chorzy rozpoznali swoją głęboką potrzebę. Przekonanie o osobistej potrzebie jest dziełem Boga. Podobnie jak uzdrawiające działanie łaski zapoczątkowane przez Boga na podstawie ukończonego dzieła Chrystusa. Myślę, że będę chciał przyjrzeć się temu, jak suwerenność Boga w zbawieniu podważa teorię Lordship Salvation.
czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. I co to oznacza dla kalwińskich zwolenników Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Nie będę jednak podejmował kłopotliwej kwestii wolnej woli człowieka w zestawieniu z suwerennością Boga. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o suwerenność Boga i ludzką odpowiedzialność, ktoś powiedział, wyjaśnienia nie są w stanie tego wyjaśnić. I myślę, że tu jest ważne, żeby zauważyć, że wyznawany kalwinizm nauczycieli Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności, jest ciekawie skompromitowany i podważony przez Lordship Salvation, czyli zbawienie na podstawie własnej pobożności. To jest dosyć kłopotliwa kwestia, gdyż są to skonfrontowane nauki, a tu paradoks. Nauczycielami tej nauki są nauczyciele, którzy deklarują kalwinizm. Żyjemy dzięki boskim obietnicom i nakazom, a nie wyjaśnieniom teologicznym. Chodzi o to, że w tym konkretnym temacie istnieje pewien niezgłębiony element i naszym miejscem byłoby lepiej żyć w mocy tego, co rozumiemy przez wiarę, niż na ludzkich wyjaśnieniach tego, co jest niezgłębione. Tak jak apostoł woła po skomentowaniu suwerennych rad bożych, jakże niezgłębione są drogi jego, mówi nam to list do Rzymian 11, rozdział 33, werset. Twierdzę, że to, co nauczyciele Lordship Salvation, czyli zbawienia, na podstawie własnej pobożności i inni nazywają łatwą wiarą, jest w rzeczywistości Bożym dziełem zbawienia przez Jego suwerenną łaskę. Zrozumienie łatwiejszej wiary nie jest wcale takie proste. Jak już podkreślałem, w Nowym Testamencie, zwłaszcza w pismach Pawła, bardzo wyraźnie widać, że łaska jest Bożą podstawą postępowania z grzesznikami. Czego uczy mnie list do Rzymian lub list do Galacjan? Wyznający Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, i inni tego rodzaju wymyślili lub użyli terminu łatwiejsza wiara lub tańsza łaska, aby zaatakować naukę o łasce bez faktycznego ujawnienia się, że chodzi im o zaatakowanie nauki o łasce. Termin, o którym się mówi, to łatwiejsza wiara albo tańsza łaska, jak dla mnie dość mgliste. Termin łatwiejsza wiara jest nonsensownym, pejoratywnym sloganem, który zamgławia prostotę i moc Bożej łaski. Co dokładnie oznacza? Jak powinniśmy go zdefiniować? Ktoś trafnie scharakteryzował ten termin krótką ripostą z całym szacunkiem. Ale określenia łatwiejsza wiara, tańsza łaska, złudna i płytka Ewangelia nie są określeniami biblijnymi, mają wręcz obraźliwie pejoratywny wydźwięk. Łatwiejsza wiara dla niektórych ma związek z metodologią w pracy ewangelicznej, taką jak modlitwa grzesznika i myślę, że to jest taki punkt, gdzie się kłócą. Jeśli chodzi teraz o kontynuację tego ważnego punktu, to Ewangelia według Jana została napisana specjalnie w jednym celu i ten cel jest wyraźnie określony. Widzimy to w Ewangelii Jana 20, rozdział 31, werset. Wszystko mniej niż bycie w pełni przekonanym o prawdziwości czegoś jest niewierzeniem. Dlatego termin łatwiejsza wiara lub tańsza łaska jest bezsensowny. To tak jak być prawie w ciąży, albo się wierzy, albo się nie wierzy, jak mówią Dzieje Apostolskie 16, rozdział 30. Do 31 wersetu. Dlatego żaden z tych, kto uważa, że zbawienie można stracić,
w żadnym sensie nie może być uważany za wierzącego. To jest człowiek niewierzący w zbawienie według Biblii. I temu człowiekowi należy głosić Ewangelię. Jest to człowiek według jego własnych słów idący do piekła. Być może jego stan jest inny, ale jego deklaracja mówi, że jest to człowiek niewierzący. Może z jakiegoś powodu się zapętlił w dziwne nauki fałszywych nauczycieli, ale jeżeli jest prawdziwie zbawiony, jeśli jest prawdziwie wierzący, to wtedy wie, że nie ma już żadnej świadomości grzechów i jest raz na zawsze bezpieczny w rękach Bożych. Zbawienie jest z łaski, przez wiarę, kropka. Następujące po osiągnięciu zbawienia, niezależne od zbawienia, uczniostwo lub postępujący wzrost w uświęceniu następuje poprzez wysiłek Ducha Świętego i wierzącego. Takie rozumienie jest zarówno zgodne z Pismem Świętym, jak i z tym, co widzimy w praktyce dnia codziennego. Próbując zająć się światowym zachowaniem tych, którzy identyfikują się jako chrześcijanie, MacArthur i inni dodaje do zbawienia test wydajności, taki, którego Pismo Święte ściśle unika, a więc komplikuje coś, co Bóg chce, aby było proste i jasne. To jest powód, dla którego cały wspomniany wcześniej spirytualistyczny język, to jest łatwiejsza wiara, tańsza łaska, musiał zostać wprowadzony, wymyślony, aby wesprzeć tę fałszywą teorię. Kiedy ktoś przyjmuje nowoczesną, zreformowaną, purytańsko-kalwińską teologię, jest zmuszony do ponownego interpretowania prostego języka, prostego znaczenia Pisma Świętego, aby poprzeć tę teologię. Niebezpieczna sprawa. To zadziwiające, jak mało niektórzy ludzie, którzy są inaczej utalentowani i inteligentni, naprawdę myślą o tym, co mówią. Gdy opuścimy pewny grunt Pisma Świętego, musimy wymyślić nową terminologię, podbudowę, aby poprzeć fałszywą teorię. O wiele lepiej jest stać na solidnej skale zdrowej doktryny. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy chcieć coś do tego dodać? Nawet jeśli niektórzy obawiają się, że taki pogląd powoduje, iż ludzie nadużywają łaski lub mówią, że jest ona niebezpieczna? Dowody są w owocach. Możemy przyjrzeć się krótko praktycznemu efektowi Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Jeśli związek pomiędzy tak zwaną łatwiejszą wiarą a światowymi konwertytami jest w najlepszym wypadku wątły, to nie można tego samego powiedzieć o praktycznych owocach, jakie przyniosło Lordship Salvation, czyli zbawienie na podstawie własnej pobożności. Istnieje wiele dowodów na to, że to, co było wyprowadzone w latach 80. jako doktryna Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, przynosi obecnie obfite owoce w posługach niektórych znanych i wpływowych kaznodziejów. Pamiętaj, że każda doktryna ma praktyczne konsekwencje. Weźmy na przykład poniższe komentarze zaczerpnięte z artykułu nauczyciela biblijnego i pastora Francisa Hanna. Albo Francis Chen, być może się to czyta. A co z ubogimi? Jezus jasno mówi o konieczności dotarcia do ubogich. Porównaj to z Jezusem. Tak mówi Francis Chan. Początek cytatu już przytoczony kontynuuje ten cytat. Porównaj to z Jezusem, który w swoim najdłuższym kazaniu o sądzie uczynił pomoc ubogim istotną kwestią. Mówiąc wprost, brak pomocy ubogim może skazać cię na piekło. Wiem, każdy chce to zaszufladkować. Chcemy dodać wszelkiego rodzaju przypisy, aby naprawić chwiejną teologię Jezusa w Ewangelii według Mateusza 25. Uświęcenie jest przez wiarę, a nie przez uczynki. Tak naprawdę nie musisz pomagać dosłownie biednym ludziom itd.
Z drugiej strony niektórzy chcą zachować to, co dotyczy pomocy biednym, ale usunąć piekło z obrazu. Jezus nie tylko nauczał obu prawd, ale widział je jako konieczne i wzajemnie powiązane. Tak, to jest koniec Francisa Hana, Francisa Chena. Przerażający cytat. Chen nie widzi, że Ewangelia według Mateusza 25 to sąd żyjących narodów na końcu Wielkiego Ucisku, czyli 7 lat po pochwyceniu, 7 lat po zabraniu kościoła z ziemi, czyli 7 lat po tym, jak ostatni chrześcijanin będzie zabrany z ziemi. I nie będzie tam ani jednego chrześcijanina. To nic innego jak lordship, salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, właśnie w pełnej krasie. Oni to zaciemniają. Pismo Święte uczy, że uczynki chrześcijan będą osądzone na miejscu Bema, w sądzie Bema. I drewno, i siano, i słoma będą spalone. Tak mówi nam przecież pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział 12 do 15 wersetu. Ale sami chrześcijanie będą zbawieni, mimo braku niektórych rzeczy, za które mogliby dostać pochwałę od Boga. Bo tam tylko każdy chrześcijanin dostanie pochwałę od Boga. Nikt nie będzie tutaj bez pochwały od Boga. Jednak Francis Chan i inni popularni nowi kaznodzieje, zobacz na przykład książkę Davida Plata, Radical i podobne książki, nieustannie zacierają granicę między byciem uczniem a zbawieniem. Całkowicie mylą wezwanie Pana Jezusa do niebycia uczniem podczas jego służby na ziemi z chrześcijańską Ewangelią zbawienia z łaski. Bo zauważmy, że Pan Jezus mówi, jak wiele rzeczy jest przeciw byciu uczniem, i jest to wezwanie do tego, żeby nie być uczniem w istocie. W ocenie wielu jest to owoc poprzedniego pokolenia kaznodziejów, którzy wyznawali doktrynę Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Przesiąknęli oni tą doktryną i teraz ujawnia się ona w ich służbie. Paul Washer jest jednym z najbardziej emocjonalnych przedstawicieli tej szkoły opinii. Paul Washer, Paul Washer, czy jak to się czyta. Nie musimy sięgać dalej niż do publicznie znanych i szeroko gorszących faktów dotyczących jego własnej rodziny, aby zobaczyć owoce tego wpływu zwiastowania. Charo Washer, żona Paula Washera, została najwyraźniej zbawiona dopiero po 12 latach pobytu na polu misyjnym. Jej świadectwo można publicznie obejrzeć na YouTube, więc nie jest żadną niedyskrecją, że o niej tutaj wspomnę. Własnymi słowami opowiada, jak została zbawiona podczas słuchania kazania męża o badaniu siebie w poszukiwaniu dowodów zbawienia. Zbadała siebie i odkryła, że jej wewnętrzny stan nie zgadzał się z jej świadectwem jako osoby wierzącej. Możliwe, że w ciągu 12 lat, kiedy byli razem na polu misyjnym jako mąż i żona, nie została zbawiona. Możliwe. Ciekawe jest jednak, że człowiek, który wątpi w realność zbawienia większości ewangelików, nie zauważył, że jego własna żona jest niewierząca. Podejrzewam raczej, że była ona osobą wierzącą, która pod wpływem tego typu kazań, ciągłego samoobwiniania się, samobadania, które one nakazują, nie mogła już powiedzieć, czy jest wierząca, czy nie. Bóg zna serce, ale trzeba powiedzieć, że jeśli to jest rzeczywiście owoc tego typu zwiastowania, to można sobie tylko wyobrazić, jaki wpływ ma ono na młodych ludzi lub tych, którzy walczą o to, by duchowo utrzymać się nad wodą. I myślę, że to jest też związek z pewnością zbawienia, a dokładnie z atakiem na pewność wierzącego. I myślę, że przyjrzę się temu tematowi samobadania. Na razie ważne jest, aby zobaczyć praktyczny owoc tej presji. I też myślę, że warto też przyjrzeć się tematowi, który tak naprawdę jest samym centrum tej debaty, panowanie Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest zarówno Panem i Zbawicielem, zarówno Zbawicielem, jak i Panem. Zaprzeczenie temu byłoby zaprzeczeniem samemu sednu chrześcijaństwa.
Samo kazanie Czarowaszer można znaleźć na YouTubie, wyszukując tytuł Czarowaszer Testimony Paul Washer's Wife. Uzyskał on bardzo dużo wyświetleń. Wtedy, kiedy ja zerkałem na to, to było ponad 155 tysięcy. Nie mam zamiaru w żaden sposób złośliwie traktować tej pary. Cierpieli oni dla Ewangelii jako misjonarze w Peru i zasługują na nasz szacunek, podziw i modlitwy. Gdyby świadectwo pani Washer nie było publicznie dostępne w takim formacie, byłbym o wiele bardziej niezdecydowany, by o nim wspomnieć. Cieszę się, że znalazła ona pokój w naszym Panu Jezusie. Faktem jest, że bycie pod wpływem tego typu nauczania ma wpływ na życie. Osobiście zauważyłem to w moim własnym kręgu chrześcijańskich znajomych, co w pierwszej kolejności skłoniło mnie do podjęcia tego tematu. Jednak od czasu pojawienia się debaty na temat zbawienia przez panowanie powstało tyle zamieszania wokół kwestii panowania Chrystusa w odniesieniu do zbawienia, że trudno jest wiedzieć, od czego zacząć. Trudno jest wiedzieć, od czego zacząć, aby to wszystko uporządkować. Cóż, jak mówi przysłowie, najlepiej zacząć od początku. Więc gotowi czy nie, w kolejnej części zaczniemy od tego, żeby powiedzieć, a co z panowaniem Chrystusa.